Clayton Dalman, witam serdecznie w Sunset Overdrive. Grze, która jest ekskluzywem na Xboxa. Opowiada o apokalipsie zombie w bardzo, bardzo, bardzo krzywym zwierciadle. Do plusów gry należy pełny dubbing. I powiem wam uczciwie, że jest fajnie to przetłumaczone w taki bardzo, bardzo śmieszny sposób oddający niesamowicie klimat, tak mi się przynajmniej wydaje, tej oryginalnej angielskiej wersji. Dobra, na początek wybieramy sobie naszego superbohatera. Mamy dwa ciała, żeńskie i dwa męskie. Mi się osobiście podoba ten mięśniak, taki półgłówek, wygląda trochę jak krąg z nowych szat króla. Grałem jakieś pół godziny, tak, żeby się zaznajomić tradycyjnie ze sterowaniem, więc to nie będzie dla mnie jakaś tam nowość naszego bohatera. Jak widzicie, możemy sobie skustomizować, żeby wyglądał na bardziej lub mniej wdzięcznego neandertalczyka. Oprócz tego możemy sobie zmieniać fryzury, jest tego cała gama różnych wesołych fryzurek. Od razu widać, że ta gra nic nie będzie traktowała na poważnie. Mi akurat ten klimat strasznie, strasznie, strasznie mocno podpasował. I jak na razie bawię się całkiem nieźle. Co byśmy tu dobrali? Kolor pasemek fioletowe, zielone, takie żarówiaste będą świetne. Broda chyba raczej nie będzie pasowała. Chociaż te wąsy, czemu nie, byśmy dobrali tylko jeszcze jakieś fioletowe, a niech będą. Kolor oczu, taki był reptilion gdzieś, o właśnie, i będzie ok. Oczywiście gra jest pełna bezpośredniego języka, więc jak ktoś ma wrażliwe uszy, to przestrzegam. Jesteśmy w czymś, co jest w rodzaju prologu. Gdy nasz superbohater jechał metrem. To był brzydal, którego jeszcze poznamy. Ja zanim się udam dalej, to bym w opcjach włączył napisy, bo to się zawsze przyda. Dobrze, i lecimy. Unik z przewrotem. Muszę się ruszać. Ciach, więc jedziemy z unikami. Mam trochę problem z kontrolerem Xboxa. X jest w innym miejscu niż w PlayStation. To jest stanowi jakąś tam problem, zanim się człowiek przyzwyczai. Muszę do domu. Naszym celem jest dotarcie do domu. Gra nas będzie uczy w tej fazie poruszania, skakania, jakichś tam innych rzeczy. A tak jak zginiemy, tak to wygląda. Grze jest całkowicie bezstresowo. Skakuj. Chyba mi się nie uda, ale zapomniałem, że to jeszcze w tą stronę. Dobra. Samochód używamy jako trampolin. Oj, podwójny skok, dobra, chłopie, wspinaj się. Trzeba myśleć kreatywnie. Kreatywnie. Ciach, ciach. I cała mechanika poruszania się po mieście jest oparta właśnie o takie tyrolki swego rodzaju. Teraz przez to coś. Gdzie tu? Jest to strasznie, jak się człowiek przyzwyczai i ogarnie, to chociaż trochę strasznie widowiskowe i przyjemne. Jest nasz przyjaciel. Na tyrolce możemy się odwrócić. Tak jak widać, jeszcze wygląda parę trików, które są w chwili obecnej niedostępne. No i co? Jesteśmy w domu. Czas pociągnąć za klamkę. To niestety okazało się być problematyczne. No i tak jak widać, mamy możliwość
poruszania się po tej Tyrolce, raz swobodnie, raz w jedną, raz w drugą stronę. Swoją drogą całkiem niezłą stronę kopię. To mamy kompensator. Jesteś tym, którego nie znałem. Bierzmy się do roboty. Chyba wreszcie zaczynam to chwytać. Naszym celem było bicie 8 mutantów. W celu zeznajomienia się z mechaniką strzelania. Niestety to znalazł nas stary kumpel. Trzymaj się nad nimi. Chciałoby się co? Ciach. No po tej trolce jeździ sam nasz bohater. Jedyne co musimy robić, to pilnować kierunku. W tej chwili dosłownie jest na autopilocie, więc problemu nie ma. No i zdaje się, że ktoś nam uratował tyłek. Dzięki, staruszku. Okej, w końcu mogę iść do domu. Jeszcze może jedną rzecz sprawdzę, mianowicie czy mogę zmienić głośność, tak, muzykę byśmy i efekty specjalne trochę ściszyli, tak żeby dialogi były, załatwić zmiany B. Dużo lepiej słyszalne. Ciach. No. Misiek, z takich numerów. I jesteśmy. Dwa celne strzały. Unik. A, nie, jeszcze nie mam walkiego oczu. Generalnie w tej grze, jak stoimy w miejscu, to ziemia parzy i zaraz lutują się zombiaki w nieograniczonych ilościach, więc zalecane jest bycie w ruchu. Nasz testosteron się barykaduje w mieszkaniu. Na szczęście zapas prowiantu ma, więc może przetrwać jakiś okres kryzysu. Overcharge. I spóźnij się, bo będziesz zwolniony. 3 godziny temu to jest właśnie będzie przedstawione i pokazane, w jaki sposób to się wszystko zaczęła, cała apokalipsa. Przy okazji poznamy robotę marzeń, jaką wykonuje nasz mięśniak. O właśnie, to by chyba zajęliśmy. Niezłą rozrywkę ma po godzinę. Puszczaj mnie! Świrus! Co jest, kurwa? Okej,
sobie stąd! Albo ci to... Chyba zrezygnował z tej opcji. Niemniej mamy łom, to znaczy, że będziemy mieli szansę na walkę wręcz. Się porusza. Na całe miasto weszło w skral apokalipsy. No, tymczasem 17 dni później w naszym mieszkanku uroczym... Koniec roboty, koniec kombinezonu. A trzeba jeszcze wybrać sobie strój. Może bieliznę. Taki podkoszulek będzie. Tu będzie nic, żeby był widoczny. Koszula. Odzież wierzchnia. Kamizelka motocyklisty. A, brązowa niech będzie. Brązowa albo szara. Rękawiczki, nogi, obuwie jest fajne z tego co kojarzę. Czyż nie piękne klapki, japonki. To jak się nazywało to te klapki takie ze czasów PRL-u, nie pamiętam. Tramposze. Weźmy buty motocyklowe. Niebieskie. A co? I też niech będą spodnie rybaczki. Spódnica do kolan. Shorty. Okej, okay, weźmy mimo wszystko, żeby wyglądał jakoś w miarę poważnie. Czyli ubierzmy go w komplet. Tak jest. Dobra, wróć. Całkiem spoko. Twarz to już mogłem wybrać, ale jeszcze bym chciał głowa, akcesoria. Tego mi chyba zabrakło. O właśnie, okulary z czarnymi oprawkami. Przeciwsłoneczne jeszcze mogło być. Okulary. Okulary przeciwsłoneczne. Zwykłe będą lepsze. Dobra. I jesteśmy. No i tak widać, po 17 dniach niestety prowiant się skończył. Co powoduje konieczność wyjścia na miasto. Master Balance. No, może to futułek. No i już idziemy. Wydrznął nas wokół. Kim jesteś? Jestem Walter, koleś, który uratował ci tyłek. W mieście jest jeszcze trochę ocalałych, ale długo nie przetrwają. Żryj to! Uważaj, śledzili nas. I Walter przetestuje naszego bohatera. Teraz należy do ciebie. Pokaż, co potrafisz. Ale że co mam niby pokazać? Pomocy! Nie trzeba. Tak trzymaj. Przestań mnie oceniać i pomóż. Nieźle. Spotkajmy się na boisku do kosza. I po co? Żebyś mógł mnie milcząco oceniać? Chyba nie poszło mi najlepiej. I jesteśmy na boisku, kosza. Co to ma być, jakiś test? Dokładnie tak jest. Spotkałem już wielu ocalałych. Nigdy nie miałem z nich żadnego pożytku. Ten trup, który tam leży, to jeden z nich? Ty, truposz, nie wytniesz mi numeru?
Rozwal te skrzynie. Podnieś broń. Broń, tak jak widać, jest to... Teraz przełącz na nową broń. Jak to się robi? To był ten test? Poszło wyjebiście! Zostań tu. Kajfi. Pora stawić czoło odmieńcom. Co? Ofiarom overcharge'a. Mój kumpel Floyd mówi, że picie tego syfu przeładowuje układ krwionośny, czy jakoś tak. Rozleję trochę overcharge'a na boisku. Przygotuj się na prawdziwy test. Widać, bronie są bardzo wesołe. Odmieńcy są od tego uzależnieni. Zaraz tu przyjdą. Naciągają. Hajfistrze, jest to karabin z stare płyty linowe. Jak ubijemy odmieńców, to w tym momencie wypada z nich amunicja oraz puszki o zawartarzem, które stanowią swego rodzaju walutę. Musimy tylko podejść bliżej, by je zebrać. Piękny strzał. Wciąż żyjesz. To dobry znak. No, dalej. Gdzie są gliny, Gwardia Narodowa, helikoptery kanałów informacyjnych? Obudź się, wszystko jest w rękach Fisco. Nie możemy po prostu wezwać pomocy? To nie takie proste. Fisco odcięło nam łączność ze światem. Ale mam pewien plan. To przez Fisco? Nieumyślnie, ale odwalają niezłą robotę, żeby to ukryć. Reszta świata myśli, że wszyscy zginęliśmy od jakiegoś wirusa. No chodź, nie ma co tu tak stać. Przyznać, że grafika w tej grze jest całkiem fajna. Taka kreska animowana jak w jakiejś bajce czy kreskówce, co jeszcze dodaje uroku tej grze. Oto wszechstronny Jack. Wytwarza broń. Nisko mnie oceniasz. Jestem mistrzem w swoim fachu i konstruuję nieprzeciętne rzeczy. Na co czekasz? Kup broń. Nie mam pojęcia, kogo mi wszechstronny Jack przypomina. Jest pełno odwołań do popkultury. Natomiast chociażby po broni będzie widać brudny Harry. Jeśli ktoś oglądał filmy z Clintem Eastwoodem, to myślę, że jest to nazwa mu doskonale znana. Oprócz brudnego Harry'ego, który jest śmiesznie tani w tym momencie, bo kosztuje 10 puszek, widać, że kolejne bronie są trochę droższe i nieprędko będzie mnie na nie pewnie stać. Jest jeszcze amunicja i przedmioty kolekcjonerskie. W sklepie Xboxa możemy kupić dodatkowe. Chcesz więcej rodzajów broni? Przynieś mi więcej overcharge'a. Umowa stoi? No dalej. Czas wreszcie poznać Floyda. Hej! Kto to? Nasz nowy partner. No dobra. Nazywam się Floyd. Intruzi! I tym razem są to przeciwnicy humanoidalni, którzy parch strzelc. Do dzieła! Wiesz, co masz robić? Pewnie, że wiem. Co to za typy? Brudny hak. Parchy. Bandziory, które strzelają bez powodu. Dlatego najlepiej strzelać, potem pytać o drogę. Zdajesz sobie sprawę, że to czyni nas parchami parchów? Jak uciekaj stąd i pamiętaj, żeby ślizgać się wysoko i dużo skakać. Stojąc w miejscu, nie masz z nimi szans. Ach. Chodź. Dobra, wracaj już.
Koń idzie z tą amunicją, z wyczerpanym pistoletem, znaczy się nie z amunicją. No. Będę się zbierał na estakadę. Zagoń nowy nabytek do roboty. Dobra, przyda mi się trochę zapasów. Idź do torów, wszystko wyjaśnię po drodze. Tak sam? Hej, wiem, że czają się tam straszne rzeczy, ale to wszystko kwestia podejścia. Jeśli założysz, że będziesz dobrze się bawić, to tak właśnie się stanie. Kumasz bazę? A na serio, jebanie odmieńcy mogą cię rozszarpać, uważaj. I tak chyba jest z tą grą w całości. To znaczy, i przesłanie jest tu w tym tekście chyba najjaśniejsze. Jeśli zamierzasz dobrze się bawić, to po prostu, jeśli, no, jeśli będziemy chcieli, to się będziemy dobrze bawić. Zaznaczyłem położenie części na mapie. Pamiętaj, by zebrać wszystkie. Jasne, ale to nie wszystko. Pracowałem kiedyś dla Fisco jako szef zespołu badającego ekstremofile. Te francowate stworzonka to tajny składnik overcharge'a. Mają nieograniczony potencjał. Ostrzegłem Fisco, że będą kłopoty, ale to znali. I dostałem za mało czasu na testy. A, no tak. Jak zagotujesz overcharge'a w dużej temperaturze pod ciśnieniem i dodasz parę składników, będą dziać się srogie akcje. Nazywam to wzmocnieniami! Spodobają ci się! Na mieście nie masz czasem ksywy, Heisenberg? Tylko drapnięcie. Tak jak powiedziałem, nawiązanie popkultury pełno. Heisenberg to oczywiście główna postać znanego, myślę, wielu osobom serialu Breaking Bad. Przydałyby się jakieś pteczki. No wstyd będzie, ale zejdę podczas tej pierwszej misji. Co? Pojemniki, które mam zebrać? Mam jeden! Była apteczka, idę do chłopaki. Dalej na torach jest kolejna ciężarówka. Skocz na to i ślizgaj się po następną porcję. Wygodnie jest jeszcze. W życiu grałem i wiem, co się robi z czerwonymi beczkami. Come on. Z wielkimi soczystymi głowami idą na mnie. To odmieńcy, którzy wypili za dużo overcharge'a. Nazywają się furchawy. Lepiej ich zastrzelić, zanim się zbliżą. Schodzą ze wzgórza. Dobrze. Cztery. Jeszcze jedno gdzieś tu zostało mi jest. Okej, Floyd, chyba mam wszystko. Dobra, wracaj do browaru! Floyd, jednej rzeczy nie rozumiem. Po co Fisco miałoby truć własnych klientów? Źle na to patrzysz. To był wypadek. Zarząd Fisco tak się obawiał konkurencji, że na szybko przepuścił overcharge'a przez rządowe testy. Spierdolili sprawę, a teraz zrobią wszystko, żeby nie mieć spadku na giełdzie. Nie wyjdziemy z tego miasta żywi, co nie? Nie z takim podejściem. Ja na to patrzę w ten sposób. Apokalipsa jest naszą szansą na zostanie kim tylko chcemy. Żadnych szefów, żadnych zasad. Ja to nazywam Czadokalipsa. Kalipsa, Kalipsa. Parkour lepszy niż w Assassin's Creed. I wróciliśmy do Freuda. Sukces.
No i okej. Zanim rozpocznę kolejną misję, to w tym momencie zakończę odcinek. Tak wygląda Sunset Overdrive w pierwszych minutach zabawy. Przyznacie, że jest dosyć sympatycznie. Jeszcze jak to się wszystko rozkręci, to myślę, że będzie można liczyć na naprawdę, jeśli nie podwyższenie poziomu rozgrywki, to tego miotku, który kapie z tej gry, to przynajmniej utrzymanie tego poziomu. A tymczasem pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.